Siemanko moi drodzy, z tej strony ESU, witam was serdecznie. To jest Stalker ze w Prypeci. Na początku pohandlujmy. Mam do ciebie sprawę, wiesz coś na temat rozbitych? Kto może być zainteresowany mapami obszaru pomiędzy Zatonem a Jupiterem? Pilot, a któż by inny, to przewodnik. Ciągle krąży pomiędzy Skadowskiem i Janowem. Gdzie znajdę tu narzędzia? Handel. Spróbuję... Wow, gitara! Ale miazga, ciekawe czy da się ten grać na niej. I ty masz jakiś PDA, słuchaj. I co to jest? Brak danych w pamięci, to jakieś puste PDA? Harmonika? Wow, nie wiedziałem, że takie rzeczy da się tutaj ten zdobywać. Super. Dobra, na pewno mu chcę sprzedać sporo na... Czy to jest Veles? To jest Echo. Dobrze, Echo mu sprzedamy. Celownik mu sprzedamy. Jest 1400, trochę lipa. 900, trochę lipa. 500, okej, niech będzie. Dobra tam. Jeden poszedł detektor. I tak jak wam obiecałem w ostatnim odcinku, moi drodzy, lecimy zaczadzić pijawki, które się znajdują mniej więcej w tamtym kierunku. Ponieważ mamy wielki słój z gazem, więc pijawki na pewno pomrą dość szybko. No i tyle. I później pójdziemy sobie oddać zadania, zdobyć kasę za zadania i tak dalej, i tak dalej. Także w miarę będzie ciekawie i fajnie. Legowisko pijawek, znajdź szyb wentylacyjny. Kurde, jak się męczy ten nasz bohater. Straszliwie. Grubas jeden. Dobra, gdzie ten szyb? Ten szyb jest gdzieś mniej więcej tam. Co to? To jest ten szyb? Oto? To gawno? Mam nadzieję, że nagroda będzie duża, bo zadanie było strasznie kłopotliwe i bardzo długie. Okej, jest i szyb chyba. Albo to ta studnia. Albo to jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj trzeba podłączyć pewnie. Zainstaluj to. Zainstaluj. Jak się to instaluje? Jak to działa? Jak to obkręcić? Poszło. Okej. Boom. Ale cudownie. Okej. Poczekaj, aż gaz zacznie działać. Może się wycofam. O, jak powymierały, zobaczcie. O nie, coś się stało. Nie mówcie, że muszę się bronić przed pijawkami, błagam. Jezus Maria. Makabra. Czekajcie. Szybkie gówno. Aj, nie to. Dobra, poszło. 7 sekund jeszcze. Dwie pijawki nie jest źle. Myślałem, że będzie więcej z 5. Całkiem spoko poszło. 0-0. Okej. Okay. Powiadam brodacza, że legowisko zostało zniszczone. I to tyle, jeśli chodzi o brodacza. Więc teraz sobie skosimy to... Myślę, że dołem byłoby dobrze to skosić. To jeziorko, żeby nie iść przez wodę. Bo tutaj chodzenie przez wodę, tak jak mówiłem, to jest zły pomysł. Więc teraz wracamy i do brodacza i sprawdzamy ten tajny tunel od Noego, którego się dowiedzieliśmy, czyli gdzieś tutaj. Dobra. Okej, okay, fajnie, fajnie. Fajnie się tutaj akurat XP, słuchajcie, robi te zadania. Bardzo ciekawe są. Bardzo przyjemne. Aż się chce po prostu brać wszystkie poboczne zadania, bo są naprawdę fajne. Naprawdę ciekawe. To było dość czasochłonne i dużo kasy na to poszło, na to zadanie z tymi pijawkami, ale zobaczymy, czy nagroda nie będzie lepsza, po prostu. Dobra, i tu mamy... O, tu jeszcze nie byliśmy. Izumsko, coś tam skoje, więc zobaczymy, czy tu nie ma bandytów przy okazji, albo jakiegoś zombie. Z tego, co widzę, nikogo nie ma chyba. Wygląda jak spalona chata, w zasadzie zbiór chat. Tu jest dużo żarcia, cholera jasna. No powiedzmy, że wezmę to. Kurna macie, jak to wziąć? O co chodzi? FFFFFFF. Strasznie ukryte, ja pierniczę, jakby nie mógł tego od razu wziąć. Do dupy ktoś to ukrył. O, może w ten sposób będzie dobrze. A moja wódka jeszcze, czekajcie, no wódka jeszcze. Może, o, w ten sposób. No, udało się schowek obrabować. Okej, okay. Jak tam, nie jesteśmy obciążeni? Chyba nie. Wioska z Daisy, słuchajcie. Psy. No nie, boż, przesranej. Już koniec w tym momencie.
No dawajcie, YOLO. Dawaj, przeładuj. A, ładnie sobie poradziłem z tym, jest! Ale nie wiem, czy jest ich tam więcej, mam nadzieję, że nie. Ale muszą czegoś pilnować. Na pewno. Byle pijawek nie było, słuchajcie. To niewidzialne gówno jest straszne. Okej, okay, więc tutaj przeszukaliśmy te domki. W zasadzie tu nic nie ma, tu nic nie ma. Spróbujmy jeszcze tutaj. No szybko. Też nic nie ma. I też nic nie ma. Dobra, a co to jest kuźwa za jakaś scena? Nie, też nic nie ma. No dobra, o, jesteśmy głodni, akurat to sobie zjemy. Więc mniej więcej w tym kierunku lecimy teraz. Sprawdzić ten tajny tunel. Może przy okazji zrobimy od razu jeszcze jedną ogończę w tym odcinku. Dobra, grubasi, biegnij normalnie. Okej, okay, to jest gdzieś tam. F5. No, fajnie, fajnie. Fajnie się gra. Brakuje nam bardzo leków popromiennych. Przeciwpromiennych, kuźwa, cały czas to nazywam popromiennymi. I mamy dużo, dużo bandaży, dużo apteczek, ale tych leków nam brakuje dość mocno. Swoją drogą, czy nie uważacie, że... Jopir! Jop, twoją mać! Wpadłem gdzieś. Kurna mać! Jak stąd wyjść? Ja muszę stąd wyjść. Jakieś kwasy! Porąbało tych ludzi. O, wyszedłem, jak miło. Ale to była chamska pułapka. Coś tam jest. Snorki! Pierdolone snorlaksy. Nienawidzę ich. Są strasznie szybkie. Dobra, udało się jakoś. Wow, wow, widzieliście ile miałem życia? Można powiedzieć, że zero. Ale co się stało? Czy ten tunel jest gdzieś tutaj? Bo ja do końca tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że to nie jest ten tunel, z którego właśnie wyszedłem. To byłoby smutne. Dobra, tu są anomalie, widzę ogniste. Bardzo niebezpieczne. Bardzo dużo zabierają żyćka. Zobaczmy jak tam jest z... O, czyżby to był artefakt? A może pode mną? F5, sprawdźmy. Chyba jest pode mną, słuchajcie. Dobra, zbliżamy się. Gdzie jesteś, kurna? Musi być gdzieś pode mną. Dobra, trudno. Aj, kurwa. Jak tu skoczę, to umrę. No nie, no dobra, ryzykuję ten artefakt. Trudno, najwyżej umrę. Gdzie się tu wchodzi do tych kanałów? W zasadzie dobrze, że tam spadłem. Będzie i artefakcik. Będzie dużo hajsu. Dobra, to gdzieś było tutaj, tu było jakieś kwasowe ścierwa. Tu jest ogniste. Ochrona chemiczna. Dobra, ochrona chemiczna. Co nam dawało ochronę chemiczną? Przede wszystkim tak. Na pewno nie regeneracja życia, tylko jakiś tam coś innego. Ochrona psioniczna. Wydaje mi się, że chyba to sprzedałem. Ja pierdzielę, to nic, to nic, to nic. Antybiotyk, czy to jest... Tak, to jest antybiotyk, na wypadek jakbyśmy nie przetrwali emisji. Zjedzmy sobie od razu to. I tu jest ochrona chemiczna. Dobra, F5. Spełnij mi, spełnij. Bierz kotlet. No weź to. Serio, wyrąbało się w sufit, nie mogę tego podnieść. Pęknę ze śmiechu. No gówno. Nie, ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje, słuchajcie. I jeszcze kotlet. A tak miałem ochotę na kotleta. Nie wiem, ja nie mogę wziąć, bo co? Bo ja nie wiem. W zasadzie jestem obciążony, czy to kuźwa waży 50 kilo? Wywalę coś po prostu, wywalę strzelbę, o. Gdzie to jest? Zniknęło. To już koniec. Dobra, zespełnij się, błagam. Jest. Ale jak ja takich rzeczy nie lubię, słuchajcie, wiecie? Jak to jest po prostu wina gry, a nie tego, że ja coś źle robię. To jest tak niesprawiedliwe.
W zasadzie z leku użyłem, nie? Nie mogę kotleta podnieść. Zjedz kotlet, ziemniaki zostaw. No ale bieda, ale bieda. Nie mogę podnieść kotleta. Cholera, co z tym zrobić? Nie mnożę. I to znika. No dobra, fajnie. No chyba nic z tego nie będzie, słuchajcie. Chyba kiepsko. Szkoda, szkoda, naprawdę, bo... Bo przydałby nam się kotlet, no. Nie da się ukryć. O, czyżbym go podniósł? Udało się go podnieść. Zapis. Zapis i spierdalam. Matko, jak się cieszę. Moja radość jest olbrzymia. Dobra, wracamy na górę w takim razie. Właśnie, co robi kotlet, skoro już go podnieśliśmy do cholery? Ochronę chemiczną daje dość mocną. No spoko, okej, przyda się. Na takie właśnie wypady po kotlety. Jak tutaj do tej kwasowni. No i co? I gdzie jest ten tunel? Czy on nie jest przypadkiem tutaj... W zasadzie cholera wie, nie? Dobra, sprawdźmy. Czy tu nie ma jakiegoś artefaktu? Artefaktu przeciwnika. Jest. Nie, proszę. A już myślałem, że nie będzie i nie muszę tutaj leść przez tą ścianę ognia. Dobra, tu jest niebezpiecznie. Wiecie, co jest głupie? Że w zasadzie w tej grze bardzo często, jeśli chce się zdobyć artefakt, to trzeba się wrąbać w środek anomalii i stracić w cholerę życia i tak to wygląda. No kurde, kurde bele. No biednie, biednie, co tam leży? No dobra, spróbujemy. Spróbujemy, mamy dużo apteczek, to dlaczego nie w sumie? Cholera, tylko jak wejść? Do domu mam wejść w tym spalonym gospodarstwie? On musi być w domu. Dobra, próbujemy, uwaga. Wytoczył się chyba. Ach, nie udało się, ale się uda, ale się uda. Złapałem już artefakt, tylko zabrakło mi szybkości w leczeniu się apteczkami. Wow, wow, wow. Wow, okej. Okay. 2, 2, B, F5 i lecimy. No, zobaczcie jak ładnie. Praktycznie nic nam się nie stało. Okej, okay, a co nam wypadło? Trzecia kula ognia, no proszę. No proszę, no proszę. Okej, okay, dobra, to lecimy do tego tunelu w tym momencie. Już na stówę. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić, ponieważ to jest... Droga na płaskowyż prowadzi przez anomalię. Musisz w nią wskoczyć. What the fuck? Wskoczyłem, nie działa. Patrzcie jak cudownie. A chyba, że to jest ta anomalia. A to nie jest anomalia. Słuchajcie, zagadka duża, bo naprawdę nie do końca wiem, o co chodzi. Nie wiem, poleczę się. A to ciekawe. A to ciekawe. W którą anomalię mam wskoczyć? Bo to w zasadzie nie jest anomalia Bombel, która jest w pierwszej części, którą widać dokładnie. Tylko to wygląda bardziej jak anomalia po prostu ognista, więc może trzeba po prostu wskoczyć na farmę. Ale zginiemy tutaj, kurna. To jest strasznie niebezpiecznie. Dobra, F5. Dobra, próbujemy. Dobra, poszło. Poszło. I jesteśmy na płaskowyżu. Super. Mega. Anomalia cyrk. W cyrku już byliśmy. Podziękuję. Szkoda, że nam zbroja pękła. No, pójdzie dużo kasy na to niestety. Ajajaj. Szkoda zbroi bardzo. Tam się ktoś strzela. Sprawdźmy kto z kim. Widzę, że bandyci z potworami, no to nie będziemy im pomagać, ja i tak w zasadzie nie mam czym. I tu mamy płaskowyż południowy, F5. Jak bardzo zbroję mamy zniszczoną? No tak, 1/3. Płaskowyż i mamy tutaj ogończa, więc biegniemy. Jest bezpiecznie tutaj, zobaczcie, żadnych potworów, żadnych ludzi, dla mnie bomba. Sprawdźmy to. Co takiego się teraz dowiemy? Tak, dane z Bartolomeusza. Informacje z komputera pokładowego.
A więc Ogoń czy 3 nawalił oba silniki. Co jeszcze? Mapa z potencjalnymi punktami ewakuacyjnymi. Punkty B2, B28 i B205. Ciekawe. Bardzo ciekawe nawet. Jakie punkty? O co chodzi? Jaka mapa? Zbadaj punkt B2, B205 i B208, raczej B28 po prostu. I te punkty, uwaga, jeden jest w Prypeci, drugi jest w... kuźwa, przy Jupiterze, a trzeci jest... gdzie jest trzeci punkt? Tu są Ogończe, dwie. Cholera wie, gdzie jest trzeci, a trzeci jest czyżby tutaj? Chwila, no kurna. Dziwne. Dziwne bardzo. No nie wiem, gdzie jest trzeci punkt, ale tak czy inaczej wygląda na to, że musimy wrócić z powrotem do Skadowska. Spotkaj się później z Głuszcem. Kiedy? Spotkanie z nim później. Dobra, okej. Sroki wciąż nie znaleźliśmy. Narzędzia. Narzędzi wciąż nie mamy żadnych. W zasadzie tych takich lepszych nie mamy. Informacje możemy oddać. O stogu i kawalarzu też nic nie wiemy. Trzech welesów nie mamy i tyle. Dobra, no to co możemy zrobić? Słuchajcie, możemy, jedyne co możemy zrobić, to wrócić po prostu na północ. Trochę daleko, przyznam. No ale biegniemy, no trudno. Wróciłbym z chęcią tą anomalią. Do tej ognisty byśmy byli tuż obok. A tak musimy dymać przez całą mapę. Dobra. No, całkiem szybko leci ta podróż. Już jesteśmy tutaj. Dobra, w tym kierunku. Tam idziemy, tam, gdzie jest celownik. Kawałek drogi jednak jest. Dobra. No i tyle, moi drodzy, i tyle. Zastanawiam się, czy to nie jest już ostatnia w zasadzie misja, bo już chyba tutaj wszystko porobiliśmy w Zatonie, bo tak się nazywa ten rejon. Więc jeśli już to wszystko porobiliśmy, to trzeba będzie iść do okolicy fabryki Jupiter i tutaj zwiedzać. To już wszystko jest zrobione. Co prawda tej stacji antenowej jeszcze nie ruszyliśmy, bo tam są ludzie, którzy są głodni, jacyś tam najemnicy. Moglibyśmy ją oczywiście zaatakować, pozdobywać kasę, ale nie wiem, czy to nie jest do jakiejś misji później potrzebne. Nie chciałbym, żeby było potrzebne i żebyśmy później cierpieli przez to. Kurwa, no fajnie. No fajnie, że... po prostu sobie zacząłeś strzelać, koleś, do mnie. Naprawdę jest zabawnie. F5, zapiszę. Zaraz ich kuźwa zdejmę, bo to są tacy wkurwiacze. Nawet nie wiem, kto to jest. Zombie po prostu. Siedzieli sobie, czujcie? Zombie, które zamiast chodzić i udawać zombie, sobie po prostu wesoło siedzi, udaje stalkera, do którego ja chcę podejść, pogadać z nim, może pohandlować. O, zombie z powinności, swoją drogą. Dobra. Dobra, jest bezpiecznie. Tak to jest, jak się kuźwa chodzi przez bagna, jak się skraca droga. Okej, okay, lecimy. Ta barka jest już przeszukana, lecimy do tej. Koleś swoją drogą bardzo szybko biega po wodzie. Dobry Jezus z niego. O, tu będzie dużo do oddania rzeczy. I dużo do naprawy przede wszystkim. Wszystko nam praktycznie jest połamane w tym momencie. O, ale widzę wrogów gdzieś tam. Kto wie, kto to? Tam widzę jakichś wrogów, tylko kurna, nie wiem, kto to. Zombiaki, dobra. Cztery ciosy w głowę, zawsze spoko. Stary, ze strzelbą to z bliższego dystansu proponuję. Okej. Okay. Przeszukajmy sobie ich. Ping. Tabletki zawsze się przydadzą. Naboje też. Chleby niezbyt. Cyk, cyk. Subcio. I lecimy. I nam broń właśnie pękła. Jak milusia. No cóż, dobra. Chowamy ją. Będzie co naprawiać. Energetyk w wodzie zawsze spoko również. To się gdzieś tutaj wchodziło. Bomba. Bombastik. Ale jesteśmy kurna zmęczeni. Ja pierniczę, już patrzę po prostu po naszej tej staminie. Okej, okay, koleś, pierwszy. Kto wie, czy to ty?
To nie ty, ale chleb masz za to, spoko. Z tobą też pogadamy, nie? Gadaj z szefem, ja tu jestem od strzelania. Z brodaczem miałem pogadać. Zniszczyłem gniazdo pijawek. 5000 dostaliśmy i detektor Veles dostaliśmy. To już jeden z trzech. Powiedz mi, czy pojawili się jacyś żołnierze? Co żołdacy mieliby robić w naszym obozie? Miejsce ewakuacji zbadaj punkt B2. Handel. Czy z tobą mogę pohandlować? Mogę ci sprzedać chleb, mogę sprzedać przynajmniej z dwie wódki tobie. No i przede wszystkim takie rzeczy jak kotlet. Tu ochrona psioniczna, a tu ochrona chemiczna bardzo duża. Nie, sprzedamy mu to. Tak, sprzedamy mu to. Dobra, z tobą już pogadaliśmy. Pogodalimy. Z tym nic, w zasadzie na górze ktoś tutaj na nas czeka. Chce z nami pogadać. Lekarza znowu nie ma, koleś po prostu zniknął, nikt się tym nie przyjmuje. Mogłoby cię to zainteresować. PDA, umowa stoi. PDA kolejny, umowa stoi. Tajne dokumenty. Zobaczmy, tak, dobry towar, sprzedaż go, jasne. Rozkazy. Jeszcze, laptop z obozu najemników. Umowa stoi, dobra. Dobra, spoko. Potrzebuję informacji, gdzie znajdę stalkera imieniem Sroka? Nie, to dla mnie za drogo. Co do detektorów, gdzie mogę je znaleźć? Masz dla mnie pracę, handel. O, i jest chyba beryl w tym momencie. Cudownie. Cudownie. Od razu kupuję beryla. To sprzedajemy, tylko muszę dobry sprzedać. Kombinezon świt, tak. Hełm. Hełmu nie chcemy sprzedawać, ani kupować. Chcę kupić wszystkie leki, jakie masz. Przeciwpromienne. Granaty nie. Co mi dasz za... Nie, za... Uła. Beryl, ale zrąbiałem. Ale zrąbałem w tym momencie, ludzie. Przerąbane. Słuchajcie, kupiłem kombinezon, który jest w zasadzie zajebisty. A może nie? Nie, no właśnie. Beryl nie ma miejsca na artefakty. Źle jest, źle jest, źle jest. Nie chciałem tak tego rozegrać. No ale trudno. No trudno, dobra. Ile ty mi dasz za ten artefakt? 3000. Odporność termiczna. Dobra, sprzedam ci to wszystko. Psioniczną zostawimy sobie na później, to też możemy sprzedać. I to jest tak zwany Veles. Okej, tu już sobie pamiętam, że tak wyglądał Veles. To możemy sobie sprzedać. Parę czerwinków. Naboje do pistoletu, myślę, że tyle nam wystarczy. Bandaże również możemy spokojnie sprzedać. Granaty, które są 142, 85, te wszystkie sobie sprzedamy. I tych sprzedamy spokojnie tyle. Meduzę zostawimy, duszę też zostawimy na wypadek, gdybyśmy mieli kiedyś lepszy kombinezon, a mam nadzieję, że będziemy mieli lepszy kombinezon. 30 naboi do strzelby, spoko. To jest naboje do snajpery. Sprzedajemy za 11 tysięcy u typa, wszystko. Czy chcę jakieś te radioprotektory, na pewno bym chciał kupić, z 2, ewentualnie 3. Hełmu nie. Kurde, ale lipa z tymi, słuchajcie, artefaktami. Strasznie ja je lubię używać. Nie tylko sprzedawać. No dobra. No i strzelbę. W zasadzie strzelbę też chyba możemy sprzedać. Nie, dobra, może się przyda. Okej, dobra. Lećmy naprawić w takim razie u typa. Naprawa, modyfikacja. Naprawmy sobie hełm za 75. Beryla nie możemy. Technik potrzebuje wódki. To zaraz mu to damy. To możemy naprawić za 1400, brzmi fajnie, i to możemy naprawić za 1400, więc też naprawimy. Tego nie musimy, Velesa też nie musimy naprawiać. Dobra, w takim razie Valwudę na moich oczach, tak jak lubisz. No, żeby ręce nie latały. Jak ręce latają, to jest przyjemność. Ściągaj skórkę w dół i w górkę. Dobrze, możemy sobie w takim razie odporność na uderzenia, trwałość kombinezu ulepszyć i leczenie ran. Super, super sprawa. Myślę, że wszystko lecimy. To nie jest drogo w zasadzie. I te narzędzia do pracy precyzyjnej by nam się też przydały. Okej, dobra. Jesteśmy trochę stratni, no.
kupiliśmy tego beryla, ale bardzo dużo się na niego wykosztowaliśmy. No jesteśmy stratni faktycznie. I co ty jeszcze tu możesz mi ponaprawiać? Tu masz taką fajną opcję. Magazynek plus 10, waga mniejsza, obsługa, odrzut, niezawodność. Na pewno odrzut mi się przyda, niezawodność niezbyt, obsługa też, waga też, magazynek plus 10 za 1000. Jasne, bierzemy. I tu precyzyjne narzędzia. A tu magazynek, celność, waga, płaskość, szybkostrzelność. Nie, nic nie chcemy, a naprawa za 34, spoko. Dobra, no to wszystko w takim razie mamy tu gotowe. F5. Przygotowany mamy ekwipunek. Przygotowany mamy wszystko. Brakuje nam cały czas lekarza. Nie wiem, gdzie typek zniknął. Bardzo dobre pytanie. Tu są rzeczy, które są po prostu ścierwami, więc nawet ich nie ruszam. Niech sobie leżą tutaj wesoło. Gdzie jest kuźwa lekarz? Naprawdę. Masz dla mnie pracę? Handel. Czy teraz pohandlujemy? Teraz pohandlujemy. Za to chcesz 300. To trochę słabo. Słaba oferta, kolego. Słaba, słaba. Czekajcie, czekajcie. Tutaj załóżmy sobie od razu rzeczy. Dobra. Dobra. Amunicję. Ty sprzedajesz amunicję może jakąś? Sprzedajesz amunicję. 53. Dobra. Kupimy od ciebie tą... Nie, dziękuję. Nie kupimy od ciebie amunicji. Herkulesy. Czy chcemy Herkulesy? Raczej nie. Szczególnie, no 300 to nie jest dużo. Apteczki, apteczki, apteczki za 400 aż też. Apteczki znajdujemy, nie potrzebujemy już, tak? Kurwa, jak ja mówię? Jak po jakimś tureckim. No i co? No i w zasadzie wszystko. Mamy tu schowek. Nie wiem, jak się w zasadzie dostać niżej, bo by się przydało. Spotkaj się później z Głuszcem. Znajdź stalkera w poszukiwaniu sroki. Cholera wie w zasadzie, co, o co chodzi. Zaoferuj mapę pilotowi. To musimy zrobić. Pilot. Który to pilot? To ty jesteś chyba. Mam kilka map pomiędzy Zatonem i Jupiterem. Ile za poprowadzenie do stacji Janów? 1000. Okej, okay, czyli ty już możesz nas prowadzić. No dobra, no to lecimy do Janowa. No. Została jeszcze jedna skrytka w zasadzie. Możemy jeszcze zrobić taki motyw, że się prześpimy i zobaczymy, czy się ruszy jakieś zadanie, żeby pogadać później z Głuszcem. Kimkolwiek jest Głuszec, bo nie pamiętam niestety. Więc się kimniemy. Gdzie tu się kimało? Tu się kimało. I zobaczymy, co to da. I co? Jest... która kurwa godzina jest? Jest 17:30. 17:30. Dobrze, prześpimy się powiedzmy 17 godzin. Pewnie umrzemy z głodu w tym momencie. O, i jest nowa informacja o zadaniu. Zobaczcie, jak milusia. Spotkaj się z Głuszcem. Gdzie jest Głuszec? Jest gdzieś tutaj. Na dole. Okej, czy to jest... Dowiedz się, gdzie jest Głuszec. Dobre pytanie. Brodacz. Głuszec zostawił dla ciebie wiadomość. Powiedział, że idzie do dźwigów portowych i że dowiedział się czegoś nowego o zaginionych stalkerach. Okej, okay, dzięki za info. Ile za to? 6000 za artefakt. Chyba cię porąbało, brodaty. Powiedział, że idzie do dźwigów w środku nocy. Bardzo fajnie. Okej, okay, no to idziemy za nim, nie? W zasadzie jest jeszcze wcześniej. Dobra, zdążymy przed zachodem słońca. Radioaktywnego słońca. Czyli to jest gdzieś tam, więc lecimy na szybciora. Jeszcze zobaczmy, czy to jest przeładowane. Nie jest przeładowane. Przeładujmy na wypadek, jakby coś było. Okej. Okay. I bierzemy to. Dobra, jest fajnie. Jest dobrze. Głuszec, dźwigi, coś tam. Co on tam chciał na tych dźwigach? Może dowiedział się czegoś o zaginionych stalkerach, a może jest kuźwa bandytą i chce mnie właśnie w pułapkę wprowadzić. W końcu 17:42 to idealna pora na pułapkę. Dobra, nie wiem, gdzie ty jesteś, Głuszec, słuchaj. Ale już do mnie ktoś strzela. Już się zaczęło, słuchajcie. No dobra, typa nie widzę. Może jest na górze. Sprawdźmy. Nie no, zdecydowanie jest na dole. Zdecydowanie jest na dole, więc co ja tutaj robię? Tu nie ma sensu iść. No dobra, jestem na miejscu. I co teraz? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Jestem trochę w kropce w tym momencie. Rozejrzyjmy się, może ktoś tu jest. Może coś nasz skaner wyłapie, ale widzę, że nie.
No nie wiem, dziwne zadania. Słuchajcie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Co gdzieś na dole może jest typek? Ktoś się strzela tam cały czas. Tam się strzelają. Żółci, no to stalkerzy są. Nie wiem, co z tym głuszcem w takim razie. Znajdź głuszca. O co chodzi, kurna? Ludzie, jestem totalnie zagubiony w tym momencie. Coś się w zadaniu, coś leży tutaj na ziemi może? Bo gdzieś tu przede mną to powinno być. No nie wiem, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Najwyżej wrócę po prostu i oleję to zadanie, bo... No bo to jest bieda. Fajnie, że ciała nie znikają, tylko leżą. To jest fajna sprawa. Czy tutaj coś jest? Głuszec, może to ty? Może ogłuch na moje wołanie. A może to jest on tutaj? Nie, tutaj też nie. No nie wiem, słuchajcie, tak tracę trochę tutaj czas z tego, co widzę. Dobra, to ja kończę w takim razie ten. Moi drodzy, odcinek. O, w ogóle jak się ładnie zrobiło. Także nie wiem, gdzie jest głuszec, zobaczymy w kolejnym odcinku. Będziemy go szukać. A jeśli go nie znajdziemy, to po prostu wrócimy sobie wesoło do tutaj Skadowska i tyle. I pójdziemy dalej. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, pamiętajcie o kciuku i o komentarzu. Hej, hej, cześć.